No, dzisiaj odcinek był takich, należał do takich, których ja nie lubię, czyli gaz do dechy, cały czas trzymanie, także nie było nic przyjemnego, troszkę kamieni odpuściliśmy, bo stwierdziliśmy, że dzisiaj jest bardzo krótki serwis, żeby nie uszkodzić gdzieś samochodu spod spodem albo jakiegoś drążka, także dojechaliśmy do mety, czas mamy dobry, w generalce żeśmy się chyba przesunęli, bo było trochę awarii na odcinkach, także cieszę się, że jesteśmy na mecie. Plan został zrobiony, czyli przede wszystkim dojechać bezpiecznie, nie uszkodzić samochodu, bo nie byłoby czasu na naprawę. No jesteśmy na mecie, dzisiaj mamy odcinek maratoński, więc nie śpimy na obozie, tylko jakiś biwak mamy gdzieś tam, nie wiem jeszcze gdzie, jedziemy na ten biwak, no i tam będziemy spać, no i jutro jedziemy dalej. Jesteśmy po stage 7, dzisiaj jest szybki serwis, więc jesteśmy bez auta. Naprawdę fajny odcinek, bardzo zmieszany, było trochę mniejszych, dużych wydm, na końcu było bardzo kamieniście. Przyjęliśmy trochę inną strategię, bo jesteśmy na takim pierwszym odcinku maratonu. Jechaliśmy troszeczkę wolniej, okazało się, że troszeczkę za bezpiecznie, więc będziemy musieli dopasować, ale próbujemy każdego tempa, ale auto jest jak nówka sztuka, więc jedziemy jutro dalej. Dobra zabawa była i to był dobry odcinek. Cześć, jesteśmy po siódmym stage'u, dosyć kamienisty, szybki, jechaliśmy bardzo bezpiecznie, nie najlepiej się dzisiaj czułem, ale jesteśmy na mecie bez żadnych przygód, także jestem zadowolony, ale chciałbym jak najszybciej zapomnieć o tym etapie. Zapraszam na odcinek specjalny, sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia, Karol Ferenc.